Jako firma technologiczna stanęliśmy przed wyzwaniem stworzenia innowacyjnego narzędzia umożliwiającego świadczenie zdalnych usług opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej. Stanęliśmy na samym początku wspólnie z PGF przed wyborem technologii i padło na Microsoft jako sprawdzoną przez lata platformę, a w ostatnim okresie platformę chmurową, która umożliwia zdalną komunikację, która dostarcza narzędzia intuicyjne zarówno dla wykorzystania prywatnego, jak i wykorzystania biznesowego. My tutaj te dwa nurty połączyliśmy i mamy pacjenta, dla którego narzędzie jest innowacyjne, a po drugiej stronie profesjonalistę, który korzysta z aplikacji Teams do realizacji usług opieki farmaceutycznej. Razem z PGF chcieliśmy stworzyć bezpieczną przestrzeń do konsultacji online dla pacjentów. I teraz coś, co wcześniej kojarzyło się tylko i wyłącznie z pracą biurową, dzięki naszej aplikacji możemy przenieść do aptek, dzięki czemu pomoże to w codziennej pracy i obsłudze pacjentów. A co najważniejsze, dla farmaceuty wszystko znajduje się w jednej aplikacji, w Teams. Nie jest to rozdrobnione na żadne inne zewnętrzne narzędzia, czyli farmaceuta zarządza i spotkaniami, i swoją aplikacją tylko w jednym miejscu. Jest to proste i funkcjonalne. Podczas projektowania aplikacji EPGF Porada Farmaceutyczna postawiliśmy przed sobą dwa główne wyzwania. Pierwszym wyzwaniem było zaprojektowanie tego procesu zarówno po stronie farmaceuty, jak i po stronie pacjenta, tak żeby proces był zrozumiały, żeby był czytelny, żeby nie można było się zgubić po drodze. Drugim wyzwaniem było ubranie tych procesów w identyfikację wizualną, spójną, czytelną, zgodną z PGF, zgodną z Microsoft. Aplikację farmaceuty osadziliśmy w Microsoft Teams. Tutaj mamy w pakiecie bezpieczeństwo i stabilność środowiska. Wiele osób również zna Microsoft Teams z codziennego życia. To nam bardzo ułatwiło sprawę, ponieważ te znane wzorce sprawiają, że korzystanie z własnego kalendarza czy umawianie wizyt jest naprawdę intuicyjne i proste. Mieliśmy trzy główne założenia, które wydaje się, że udało nam się w pełni zrealizować. Pierwsze to było redefinicja usług, z jakich może korzystać pacjent, zakresu tych usług, jak i formy dostępności. Drugim założeniem było tworzenie nowego kanału, przyzwyczajenie pacjentów, tak jak ma to miejsce w kontakcie z lekarzem, do formy korzystania z usług, nowych usług aptek na odległość. Trzecim założeniem było pomoc w zatrzymaniu pacjenta w aptekach zrzeszonych w PGF, w naszym programie, ale również pozyskanie nowych pacjentów niezależnie od ich położenia geograficznego względem apteki, miejsca zamieszkania. My te granice zacieramy dzięki rozwiązaniu. Pacjenci będą mieli dostęp do jakościowych usług wielu aptek na terenie całej Polski. Fundamentem aplikacji dla pacjenta jest przejrzysty i nieskomplikowany proces. Wyszukuję swoje miasto, wybieram ulubioną aptekę, podaję dane kontaktowe, numer telefonu i adres e-mail. Gotowe. Umówienie konsultacji nie powinno zająć mi więcej niż 2 minuty. Wszystko to w atrakcyjnej szacie wizualnej i z czytelnymi komunikatami kierowanymi w stronę użytkownika strony. Jako farmaceuta uzyskuję nowoczesne narzędzie, dzięki któremu pacjenci mogą dowiedzieć się o mojej dostępności, o dostępności osób pracujących w mojej aptece. Zarządzam czasem tej dostępności. Mogę planować grafik spotkań z pacjentami i konsultacji. Dzięki temu narzędziu docieram do zupełnie nowych klientów, którzy mogą mieszkać w dużej odległości od apteki, ale dzięki połączeniom zdalnym będą z moich usług korzystać. Będą mogli też w mojej aptece wykupować leki i otrzymywać je na adres do domowy w formie przesyłki. W przyszłości chciałbym jako farmaceuta móc również konsultować
stan zdrowia pacjentów, czy farmakoterapię, długość farmakoterapii z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzami i specjalistami. Więc w planach mamy stworzenie takiej platformy, która umożliwi być może trójstronne konsultacje pomiędzy farmaceutą, pacjentem a lekarzem. Wierzymy, że nasze rozwiązanie otworzy nowe możliwości dla aptek, że będzie to zarówno innowacyjne dla pacjenta, który będzie mógł korzystać z usług aptek niezależnie od swojego geograficznego położenia, a z kolei dla apteki będzie to optymalne wykorzystanie czasu, lepsze, efektywniejsze dotarcie do pacjentów z nowymi usługami, jakie zostaną wprowadzone w służbie zdrowia w Polsce.